okręt, który wydawał się być okrętem neutralnym, jest okrętem wrogim na pewno. Czarna perła nie ma już wyjścia, już nie będzie udawała okrętu neutralnego. W tym momencie zostaje jej tylko sforsowanie zapory i wdarcie się do Gdańska. Ale żeby to zrobić, musi przepłynąć koło twierdzy Wisłowiście. Państwo czuć całkiem jak w filmie Francisa Forda Coppoli. Posłyszycie Wagnera, które tylko, że nie ma atakujących helikopterów, bo jesteśmy 200 lat wstecz. Ale apokalipsa nie jest wykluczona. Szanowni Państwo, ówczesne armaty strzelają mniej więcej z prędkością maksymalną do 3 strzałów na minutę, jeżeli chcie celować. Zasięg praktyczny, czyli taki, w którym można udawać, że się celuje w coś, to jest około 1 200 metrów do kilometra z najcięższych dział. Te lżejsze są skuteczne do 700-800 metrów. Czyli gdyby artyleria z Wisłowicia strzelała w kierunku zgromadzonej po drugiej stronie Wisły widowni, byłoby niedobrze. Spróbujcie, zobaczcie Państwo, okręt próbuje się przebić, najwyraźniej odpływa, żeby oddalić się nieco od brzegu, żeby artylerzystom trudniej było w niego celować, i daje salw z burty. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy przed 200 laty w epoce czarnego prochu, czyli dym po wystrzale pokrywa wszystko. Dzisiaj mamy ładną pogodę i lekki wietrzyk, więc dym szybko się unosi, ale dowódcy artylerii bardzo często wybiegają w przód przed lufy, żeby zobaczyć, jaki jest skutek strzału, dlatego że po prostu nie widać. Strzelanie z karabinu, widzicie Państwo tam piechotę polską, która ładuje broń, ubijając templem kulę w lufie. Małgorzatę Państwo wykasujcie z pamięci, ona nie należy do naszej bajki. Małgorzata nam się wcięła po prostu do bajki. Jak to Małgorzata? No, to wracamy do historii sprzed lat 200. Następuje, zobaczcie Państwo, wymiana strzałów między twierdzą Wisłowiście, Weissermünde, a czarną perłą, która już, zobaczcie Państwo, z piękną brytyjską banderą nie udaje, że jest kim innym niż jest, tylko wdziera się już pod kolorami ówczesnego króla Jerzego. Dziś jest to królowa Elżbieta, wdziera się do twierdzy i strzela tak jak może, żeby przetłumić ogień obrońców. Karabiny obrony nie są groźne, karabiny praktycznie donosiły na ponad 100 metrów, a celność ich była umiarkowana. Mniej więcej z 50 metrów do drzwi stodoły trafiała połowa pocisków. Także to one spowodują na pewno kłopoty na czarnej perle. Natomiast artyleria, armaty, których jest 40 na wałach, mogą sprawić im prawdziwy kłopot. Okręt musi walczyć o życie, operacja nie udała się. Jeżeli ginąć, to pod prawdziwą banderą. Stąd też jeszcze raz zobaczcie Państwo, jak pięknie powiewa Union Jack, brytyjska bandera na naszym okręcie.